Cześć, z tej strony Mateusz. Jak wszyscy dobrze wiemy, ogólna opinia na temat produktów Apple jest taka, że są to produkty bardzo, bardzo drogie. Ciężko się z tym nie zgodzić, że za niektóre sprzęty musimy naprawdę zapłacić sporo pieniędzy, natomiast w dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać, że produkty Apple wcale nie muszą być drogie i niektóre urządzenia możemy znaleźć w naprawdę bardzo, bardzo fajnych cenach. Na samym początku gorąco was zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. A tymczasem przejdźmy już do urządzeń, tanich urządzeń. I na pierwszy ogień idzie iPhone SE. Mówimy tu oczywiście o nowym modelu, o pojemności 16-32 GB mniej więcej. I ten telefon możecie dostać za około 1200-1300 zł, właśnie w zależności od pojemności. Oczywiście ten telefon trochę czasu już ma na karku, ba, za jakiś czas prawdopodobnie wyjdzie jego druga wersja. Także zakup tego urządzenia w tym czasie sugeruję tylko tym osobom, które muszą po prostu już kupić jakiś nowy telefon, bo na przykład nie mają z czego dzwonić. A wszystkim pozostałym osobom, które jeszcze mogą chwilkę poczekać, sugeruję chwilkę cierpliwości, aby później być naprawdę w 100% zadowolonych z tego najnowszego sprzętu. Niemniej jednak, jak zdecydujecie się na zakup tej pierwszej wersji iPhone SE, tej, która jest dostępna właśnie teraz, będziecie mieć do dyspozycji 4-calowy ekran Retina o rozdzielczości 640x1130 pikseli, 2 GB pamięci RAM, procesor Apple A9, który na dzień dzisiejszy daje radę, tak mogę powiedzieć śmiało. Najnowszym systemem operacyjnym można śmiało powiedzieć, że użytkowanie go jest naprawdę przyjemne. Te aplikacje, które sobie tam zainstalujecie, może od razu nie będą się uruchamiać, ale na pewno będą działać na naprawdę fajnym poziomie. Dodatkowo z tyłu aparat o rozdzielczości 12 megapikseli, z przodu niestety słaba kamera 1,2 megapiksela, ale do selfie się nada. To wszystko oczywiście zamknięte w sprawdzonej bryle znanej z iPhone'a 5S. Także jeśli myślicie o na przykład pierwszym swoim telefonie z logiem nadgryzionego jabłka, aby wejść po prostu w ten ekosystem i go poczuć, no to myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobra opcja. Kolejny produkt, który na dzień dzisiejszy jest już dość tani, bo możemy go dostać za mniej więcej 1100-1200 zł. Chodzi tutaj o Apple Watcha pierwszej generacji. Oczywiście to już można traktować jako gadżet, bajer, pewne rozszerzenie naszego iPhone'a. Natomiast jeśli macie tego iPhone'a, no to myślę, że za takie pieniądze warto właśnie wyposażyć się w taki sprzęt. Jeśli macie po prostu potrzebę tego, albo otrzymywać na przykład powiadomienia, biegać sobie z takim Apple Watchem, bądź po prostu używać jakichś konkretnych aplikacji, które są właśnie przeznaczone na taki sprzęt. Sama wydajność może nie jest na najwyższym poziomie. Wszystkie aplikacje wam się uruchomią, natomiast będzie to na pewno chwilę trwało. Także jeśli uważacie, że potrzebujecie takiego sprzętu, chcecie otrzymywać powiadomienia, dzwonić z zegarka, bądź sprawdzać, czy odpisywać na maile, to myślę, że ten sprzęt wam w zupełności wystarczy i naprawdę wam się spodoba. Teraz w tym zestawieniu niektórych z was może zaskoczę, ze względu na to, że chciałem wam pokazać bardzo świeży produkt, a mianowicie iPada z 2018 roku, czyli tą najtańszą wersję tabletu od Apple. Mam tutaj do dyspozycji naprawdę fajny ekran Retina o przekątnej 0,9 cala, wspierający Apple Pencil, dzięki czemu pojawia się tutaj naprawdę dość dużo nowych zastosowań, jakieś rysowanie, tworzenie notatek i tak dalej. Dodatkowo jest to wszystko wspierane przez 64-bitowy procesor Apple A9, który naprawdę daje radę, jeśli chodzi o to urządzenie. Może nie jest to demon prędkości i jednak troszeczkę szybszym urządzeniem jest iPad Pro, ale on oczywiście kosztuje zdecydowanie więcej. Natomiast w takim praktycznym użytkowaniu nie powinniście odczuć żadnych większych różnic, jeśli chodzi o właśnie o korzystanie z tego sprzętu na co dzień. Mamy to oczywiście też aparat 8 megapikseli i z przodu kamerę 1.2, o której można powiedzieć jakoś tam wystarczy do robienia selfie, jakiejś wideokonferencji, chociaż uważam, że w 2018 roku jednak te kamery powinny być po prostu lepsze. I co ważne, pewnie nawet najważniejsze dla większości z nas, ten tablet po prostu wystarczy na dobre kilka godzin korzystania z niego. Można się spokojnie zakręcić wokół wyniku 10 godzin na jednym naładowaniu. Sama cena za podstawową wersję kształtuje się w granicach 1500 zł, więc myślę, że jak na tablet od Apple, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra cena. Tyle w zasadzie z urządzeń z iOS-em. Teraz przechodzimy do Maców. No i najtańszego Maca, Maca Mini, dostaniemy za około 2200. Oczywiście należy tutaj pamiętać, że nie mamy żadnych dodatkowych akcesoriów, typu jakiś monitor, klawiatura, myszka i tak dalej. To wszystko trzeba będzie osobno dokupić, czyli tutaj jakieś koszty się pojawią. Natomiast generalnie za tą cenę 2200 otrzymujecie bardzo fajny komputer do takiej domowo-szkolnej pracy. Nawet jakaś podstawowa obróbka filmów czy zdjęć też się nada. Natomiast generalnie później może wam po prostu zacząć brakować mocy, jeśli będziecie chcieli robić jakieś większe projekty. Innym komputerem z rodziny Mac, który też jest dostępny w przyzwoitej cenie, jest MacBook Air. To jest oczywiście laptop 13-calowy, za który musimy zapłacić około 3600-3700 zł. Same parametry, począwszy od rozdzielczości ekranu czy przez procesor, może nie robią na papierze wielkiego wrażenia. Natomiast generalnie w praktyce, w takiej codziennej pracy, jeśli chodzi o szkołę, biuro, jakieś takie zastosowania domowe, on spokojnie naprawdę wystarcza. Dodatkowo, co jest jego największym atrybutem, to bateria. Ona spokojnie jest w stanie wytrzymać około 10-12 godzin na jednym naładowaniu, czyli wzięcie go na przykład na uczelnię powoduje, że na cały dzień macie po prostu zapas mocy. No i tak generalnie prezentuje się zestawienie tych najtańszych sprzętów, które możecie naprawdę przyzwoitych cenach
kupić, jeśli chodzi o Apple. Tak jak wam mówiłem w jednym z poprzednich filmów, teraz wydaje mi się, że jest najlepszy moment w historii w ogóle produktów Apple, który właśnie umożliwia takie najtańsze, najlżejsze tak naprawdę wejście do całego tego ekosystemu. W przeszłości raczej się nie zdarzało, że niektóre chociażby produkty były na równi z innymi produktami od konkurencji. Teraz taka sytuacja właśnie ma miejsce. Oczywiście jest to spowodowane tym, że Apple po prostu musi walczyć na różnych rynkach, między innymi chińskim oraz indyjskim. Tam ta cena gra po prostu kluczową rolę. No i wydaje mi się, że wszystkie te sprzęty, które wam tutaj dzisiaj pokazałem, oprócz tego, że są naprawdę do kupienia w fajnej cenie, to oferują naprawdę bardzo fajne też możliwości, więc gorąco was zachęcam do zakupu, jeśli właśnie macie taką potrzebę. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Zachęcam was gorąco do subskrypcji mojego kanału, aby po prostu nie przegapić żadnych nowych materiałów. No a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!